Cześć wszystkim moi widzowie. Dzisiaj wam pokażę zwierzaki te konkursowe, ponieważ mam już je wszystkie u siebie. Także pajączki widzieliście, natomiast pokażę mam jeszcze wężyka i kumaki dalekowschodnie, które też biorą udział w konkursie, o które cały czas wojujecie, o które wysyłacie wpłaty dla Leonorki. Także bardzo fajnie, bo jest fajny odzew w związku z tym. Także pokażę wam jeszcze te dwa dodatkowe zwierzaki i pokażę wam coś jeszcze. I zanim zaczniemy, moi drodzy, chciałbym coś jeszcze powiedzieć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli na targach, którzy przyszli przybić piątkę we Wrocławiu. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo sympatyczni ludzie, także jest naprawdę fajnie, słuchajcie, jest naprawdę fajnie. Jest to strasznie miłe uczucie. I słuchajcie, jeden z moich widzów, w sumie to jeden z moich widzów, ale to były dwie osoby, prowadzi też kapelę, czy zespół, kapelę, jakby co to mnie popraw, żebym nie nazwał tego źle. Dostałem wlepę, także na pewno wyląduję gdzieś tutaj na hodowli. Także też bardzo fajnie. I słuchajcie, od drugiego mojego widza dostałem mnóstwo szczepek roślin. Także też bardzo fajnie, też bardzo się z tego cieszę, na pewno dużo z tego użyję. Jeszcze nie wiem gdzie, jeszcze nie wiem jak, ale na pewno będą to te terenika tutaj biotopowe. U góry, może gdzieś je upchniemy. Roślinki są też bardzo fajne, części ukorzenione, a więc będę na wszystko patrzył. A na tą chwilę co? Zmieńmy kadr i zobaczmy sobie zwierzaki. Najpierw, moi drodzy, zobaczymy sobie wężyka, no spójrzcie tylko na niego. Naprawdę jest piękny. Słuchajcie, jest naprawdę piękny. To jest samczyk odmiany Leser. I on jest, słuchajcie, konkursowy i on w ogóle będzie za chwilkę wylinkowy, bo widzicie, oczy ma już takie praktycznie za mgłą. Więc on podejrzewam, że może zdążyć jeszcze u mnie wylinieć. Także no tak to może wyglądać. Ja go będę karmił w czwartek, zresztą tak jak wszystkie inne węże. No i zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. Bo powiem wam szczerze, że troszeczkę osób tutaj stara się o tego wężyka, może tak to ujmę. Natomiast no widzicie, no jest przepiękny. No jest, słuchajcie, przepiękny. Tak jak mówię, no daję mu teraz chwilę spokoju, bo będzie prawdopodobnie liniał. Piękny maluszek, także co, no będziemy odkładać go zaraz na regał i niech sobie siedzi dalej i czeka na swój nowy domek, nie? Spójrzcie, tylko no przecież to jest cudo, to jest naprawdę cudo. To jest naprawdę, słuchajcie, cudo. No i druga nagroda. Z tych też fajnych, która do mnie doszła, to są dwa kumaki dalekowschodnie. No nie są to duże żabeczki, bo są póki co takie, ale powiem wam szczerze, że jest z nimi petarda. Naprawdę jest z nimi petarda. Zresztą no zobaczcie, jak one wyglądają. Skoczysz coś? Hop. Słuchajcie, bardzo fajne żabki, z którymi można już się fajnie pobawić. Można zrobić im basenik jakiś głębszy, one będą z niego korzystać, plus strefę ciepła i tak dalej. Także naprawdę super, słuchajcie, sprawa, jeśli chodzi o te żabole. I bardzo fajne w ogóle żabki. Miałem kiedyś dwie większe sztuki. Także polecam, naprawdę polecam. Patrzcie, wskoczyła do wody. Ojejku, schłodzić się poszła. One są w ogóle w dwóch różnych kolorkach, jak widzicie. I podkamy. Także naprawdę super wyglądają.
Wrzucimy im tu jakieś jeszcze, wiecie co, jakiś wylęk świerszcza. Opla. Może by coś połapały? O, o, o. Widzieliście? Próbowała upolować świerszczyka. A patrzcie tą tutaj. No nie do wiary. Patrzcie, pływa centralnie na żabę. Żabki bardzo fajne. Należy jedynie pamiętać, że chodzą po szkle, chodzą po gładkich powierzchniach. Więc słuchajcie, no należy zabezpieczyć sobie tutaj górę, tak? Należy zabezpieczyć sobie górę, żeby one po prostu nigdzie nie uciekły. Ale żabeczki jak najbardziej polecam. Fajną kwestią na hodowli jest wizyta, słuchajcie, tego oto wężyka. Już wam go otworzę, już wam go pokażę, ale to co on wygląda, to jest, moi drodzy, po prostu sztos. Dawno nie widziałem tak pięknego, tak słuchajcie, jaskrawego węża. Spójrzcie, 3, 2, 1. Taram. No zobaczcie to tylko, co ten wąż wygląda. No spójrzcie, jest to słuchajcie samczyk, banana clown. Odmiany banana clown, tak dla jasności. Ale no zobaczcie go tylko. No zobaczcie, co ten wąż wygląda, no jakie on ma kolory. No to jest, słuchajcie, coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. Ja jestem po prostu, no, sikam się ze szczęścia za chwilę, jak to go widzę, nie? No jest tak piękny, jest tak, słuchajcie, mistrzowski, że ciężko mi nawet odpisać. Słuchajcie, co w tym momencie odczuwam, naprawdę. Jest mi to bardzo ciężko opisać, no jest po prostu przepiękny. Naprawdę jest przepiękny. I jeszcze taki ciekawski, ojejku. Ojejku. No niesamowite, słuchajcie, niesamowite. Przepiękny wąż. Ale też, moi drodzy, dostałem jeszcze dorosłą samicę, taką 3-letnią Monocentropus balfourii. Do tego na hodowli wyliniały jakieś pajączki, słuchajcie, pojawił się tutaj regał z boku, natomiast pokażemy to w kolejnym filmie, więc troszeczkę się zmieniło. Fajnie, cieszę się, bo idzie cały czas coś do przodu. Na ten moment, słuchajcie, kończymy ten odcinek, trzymajcie się i cześć!